Cześć, Julia Czukowska z tej strony. Moje drodzy, już powtórzyliśmy pierwszą i drugą grupę koniugacji. Jeszcze nam się zostało dwie. Więc dzisiaj powtórzymy trzecią. Dostaję od Was maile i w końcu zrobię analizę błędów, ale kto mi jeszcze nie odesłał prac domowych, to właśnie czekam. A dzisiaj dalej nowa tablica. I nowa koniugacja, trzecia. No więc tak, proszę otworzyć zeszyty. Zaczniemy. Dalej, teperyczny czas dziejesłowa, czas teraźniejszy czasownika, tak? Trzecia grupa wymieniowania, tak? A po polsku? Trzecia. Koniugacja, tak? I dalej. Jak zwykle. Liczba pojedyncza, tak? Liczba pojedyncza. I liczba mnoga, tak? Mnoga. I jakie będą końcówki? Końcówka? Tak, ale tutaj jeszcze napiszemy. Liczba pojedyncza. Ja, tak. Ty. On, ona, ono. Możecie sobie dopisać. Ona, ono. Dalej, liczba mnoga. My. Wy. Oni, one. Oni, one, tak. I jakie końcówki? Końcówki będą takie. Am, ja, dalej, aż, ty, dalej, a, on, ona, ono, dalej liczba mnoga, takie końcówki, amy, acie, Wy, tak, acie, aj, lub on, tak, anusowa. Podkreślam żółtym, żeby było widocznie. Tak. Jest. Ja. Ty, on, ona, ono. My, wy, oni, one. Więc tak, pierwszy czasownik czytać. Czytać. Ja czytam. Ty czytasz. On czyta. On, ona, ona czyta. Tak? Dalej. To była liczba pojedyncza, a teraz liczba mnoga. My czytamy. Wy czytacie, tak? Lekko to. Ale nie wiem dlaczego, kiedy mówicie, to zapominacie o koniugacji. I oni, oni, one czytają, tak? Czytają. Więc tak, podkreślam. Końcówkę. Am. Aż. A. Liczba pojedyncza. Liczba mnoga. Końcówka amy. Acie. A ją, tak? Tak, to jest jasne, mam nadzieję.
Dalej. Następne słowo mieć. Mamy, tak? Czasownik mieć. Ja mam. Tak. Ty masz. On, ona, ono ma. My mamy. Wy macie. I oni, one mają. Mają. Dobra. Dobrze. Podkreślam końcówkę. Am. Aż. Tak. A. Mamy. Tak. Amy. Acie. Wy macie. Tak. Oni mają. Mają, tak? Oni, one mają. Dalej, kolejne słowo. Nazywać się. Ja nazywam się. Ty nazywasz się? On, ona, ono nazywa się, tak? Dalej, liczba mnoga. Nazywamy się, tak? Nazywamy się. Nazywacie się, tak? Nazywacie się. Oni, one nazywają się. Nazywają się. I podkreślam. Am, końcówka. Ja nazywam się, tak. Nazywa się ty, aż. Nazywa się on, ona, ono. Nazywa się, tak. Liczba mnoga. Nazywamy się, amy. Nazywacie się, wy, tak. Acie. Nazywają się. Ają, tak? Końcówka. Dobrze. Lecimy dalej. Słuchać. Słuchać, słuchaj, tak? Słuchać. Słuchać. Słucham. Ja, tak? Ty słuchasz? On, ona, ono słucha, tak? To była liczba pojedyncza, teraz liczba mnoga. My słuchamy, tak? Słuchamy. Wy słuchacie, tak? Oni, one słuchają. Więc tak, końcówki. A. Aż.
Była liczba pojedyncza, teraz liczba mnoga. Amy, acie, ają, tak? Dobrze. Na zadania domowe, uwaga, poproszę napisać cztery słowa. Odmienić takie. Pierwsze, sprzątać. Drugie, biegać. Trzecie, dać. I czwarte słowo, grać. Sprzątać, biegać, dać, grać. Poproszę napisać. Odmienić. Dalej, następne słowo, oglądać. Oglądać. Liczba pojedyncza. Ja oglądam. Oglądam. Ty oglądasz. On, ona, ono ogląda. Dalej liczba mnoga. My oglądamy. Wy oglądacie. I oni, one oglądają. I podkreślam końcówki. Am, aż. A. Amy. Acie. Ają. Tak, dobrze. Więc tak. W trzeciej koniugacji mamy końcówki takie. Jeżeli chodzi o liczbę pojedynczej, ja am, ty aż, on, ona, ono, a. Jeżeli chodzi o liczbę mnogiej, my, wy, oni, one, my, amy, wy, acie, oni, one, ają. Proszę napisać pracę, na pracę domową te cztery słowa. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Pa!